dzisiejszym odcinku mam dla Was unboxing Multicruisera właściwej wersji urządzenia, dlatego że tą, którą pokazywałem w poprzednich odcinkach, to była wersja typu sample, typu prototyp. Otwórzmy pudełko z nowym urządzeniem i zobaczmy, czy rzeczywiście zmieniło się coś na lepsze, czy jest jakaś różnica między tymi urządzeniami, prototypem a finalnym, który będzie sprzedawany i dostępny, który już jest dostępny w tym momencie w opisie pod filmem i w napisie, który tutaj się pokaże. Możecie urządzenie zamawiać, natomiast otwórzmy pudełko i zobaczmy, czy rzeczywiście jest jakaś różnica, czy coś poprawiono, czy coś zmieniono. Sam jestem ciekaw, nie wiem tego jeszcze, nie sprawdzałem. Przekonajmy się o tym. Kablowanie, śruby odcewki, mała ładowarka. Tu już brakuje jednej gumki, która była wcześniej, nie ma jej w tym miejscu, zrezygnowano z niej. Reszta jest w zasadzie ta sama. Trochę lepsza jakość wykonania jest samej gumy i mniejszy jest naklejony na panel osłona ekranu. Kiedyś ta osłona była na cały, a nie, też jest na cały. Jest podzielona na dwie części, zobaczcie, jest zmieniona. I w zasadzie reszta jest taka sama, niczym to się nie różni. Czyli w zasadzie to wszystko, co mamy w zestawie, nic więcej tutaj nie dostajemy. Jeszcze są jakieś kartki tam odnośnie ochrony środowiska. Tak jak widzicie, słuchawki, cewka. Tak naprawdę wszystko, co powinno być w takim zestawie, wykrywacz. Nie ma żadnej różnicy w tej chwili między tymi rzeczami, jakością wykonania. Nic się nie zmieniło, spodziewałem się, że coś się zmieni w budowie czy w czymśkolwiek innym. Jak widać, oczywiście w tym zestawie, co pokazywałem, był dodatkowy pojemnik na baterię, były dodatkowe rzeczy. Tutaj po prostu tego nie ma, natomiast to jest zestaw podstawowy, czyli tu mamy Multicruisera, w zestawie jest cewka, słuchawki bezprzewodowe, ładowarka i w zasadzie to wszystko. Więcej dodatkowych rzeczy już nie dostajemy w takim zestawie. Jak widzicie, jeszcze raz wszystkie rzeczy zebrane, kolokwialnie mówiąc, do kupy. Czyli przewody, ładowarka, urządzenie, cewka z osłoną, sztyca i słuchawki. To jest wszystko, co jest w zestawie Multicruisera. Nie ma wątpliwości, bo były wątpliwości, czy będzie osłona, będą słuchawki. To wszystko jest w zestawie. Nieco lepsze wykonanie panelu gumowego. Inaczej zrobione okleiny, grafiki i samego wyświetlacza. Brak jednej uszczelki gumowej, która była na wtyczce od cewki. Takie są różnice produkcyjne w tej chwili. Brak ładowarki, podkreślam po raz czwarty, brak dodatkowego pojemnika na baterię, to jest dodatkowe akcesorium, za które po prostu płacimy, jeśli chcemy po prostu coś takiego używać. Zapraszam do subskrypcji, pod linkiem filmiki do sklepu z tym urządzeniem i do usłyszenia.